Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Polska próbuje wpłynąć na białoruski reżim, aby zwolnił przetrzymywanych członków Związku Polaków na Białorusi. Władze Polski zabiegają w tej sprawie o wsparcie organizacji międzynarodowych i państw sojuszniczych. Białoruskie władze przetrzymują przewodniczącą Związku Polaków na Białorusi Angelikę Borys oraz członków zarządu organizacji Andrzeja Poczobuta, Irenę Biernacką i Marię Tiszkowską. Wszyscy zostali przewiezieni do Mińska, mają adwokatów, ale nieznany jest ich status. O uwolnienie Polaków zabiega rząd w Warszawie oraz prezydent Andrzej Duda. My w sposób pokojowy, legalny, ale stanowczy domagamy się przestrzegania prawa międzynarodowego. Przestrzegania prawa międzynarodowego także wobec właśnie przedstawicieli polskiej mniejszości na Białorusi. Po zatrzymaniu Polaków prezydent rozmawiał m.in. z przedstawicielami OBWE i ONZ. Do uwolnienia zatrzymanych wezwała Komisja Europejska oraz Departament Stanu USA. Reżim Łukaszenki musi zaprzestać tych represji i natychmiast uwolnić Borys i wszystkie osoby bezpodstawnie zatrzymane. Polskę wspierają państwa bałtyckie. Potwierdziły to rozmowy w ramach Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, mówi wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Rozmawialiśmy na temat możliwości współpracy w kontekście sytuacji na Białorusi, tej współpracy parlamentarnej, tego co możemy zrobić, by wesprzeć naród białoruski, a tym samym również naszych rodaków Polaków żyjących na Białorusi. NSZZ Solidarność apeluje o wykluczenie Białorusi z Eurowizji, tym bardziej, że białoruski zespół, który startuje w konkursie, kpi z antyprezydenckich protestów. Na znak protestu, że tam się łamie prawa pracowniczej, prawa człowieka. Takie działania, które zawolą Łukaszenki, bo on kocha sport i rozrywkę. Podkreśla przewodniczący związku Piotr Duda. Solidarność od lat wspiera Białorusinów walczących z dyktaturą. Po wybuchu strajków związek powołał specjalny fundusz dla protestujących pracowników z Białorusi. Sprowadził też do Polski prześladowanego związkowca. Zatrudniliśmy go w Komisji Krajowej, ściągnęliśmy jego rodzinę, załatwiliśmy mieszkanie. W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami mniejszości białoruskiej zamieszkującej w Polsce. Atmosfera tego spotkania pokazuje, że między Polakami a Białorusinami nie ma żadnych negatywnych emocji, że jesteśmy częścią jednej wspólnoty. Poinformował prezydencki minister Wojciech Kolarski. Wiele wskazuje na to, że Aleksandr Łukaszenka chce skłócić Białorusinów z Polakami. Wykorzystuje do tego propagandę i kłamstwa historyczne. Zatrzymani Polacy są oskarżani o podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym i rehabilitację nazizmu. Między innymi za to, że oddawali hołd żołnierzom niezłomnym, mówi dr Piotr Gawryszczak. Łukaszenka i jego reżim traktuje polskich patriotów, polskich wyklętych tak jak komuniści, że to byli bandyci, że oni mordowali ludzi. Kandydatka białoruskiej opozycji na prezydenta Swietłana Cichanowska, która przebywa poza granicami ojczyzny, zapowiada powrót antyprezydenckich manifestacji. W nas wierzy весь мир. Cały świat w nas wierzy i ta wiara wystarczy, aby każdy Białorusin uwierzył w siebie, wziął przyszłość kraju w swoje ręce i wyszedł tej wiosny. I wyszedł tej wiosny. Po sfałszowanych wyborach większość państw nie uznaje Łukaszenki za prawowitego prezydenta Białorusi. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o przestrzeganie obostrzeń i zasad sanitarnych. Dzisiejsze dane mówiące o ponad 35 tysiącach nowych przypadków zakażeń nie pozostawiają złudzeń. Od jutra zaczną obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. Pandemia nie zwalnia tempa. Dzisiejsze statystyki dotyczące zakażeń są jeszcze gorsze niż wczoraj. Odnotowano 35 143 nowe przypadki. Zmarły 443 osoby. Dzisiaj przyszło nam się zmierzyć z tym kryzysem stulecia, z tą epidemią, której nikt się nie spodziewał. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Najgorsza sytuacja panuje w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Źle dzieje się w szpitalach, między innymi w szpitalu na Solcu. Tam największym problemem jest przede wszystkim brak personelu medycznego. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę na złą współpracę władz Warszawy z wojewodą. Jeśli chodzi o aktywność wojewody, to ona z jednej strony koncentrowała się na pozyskiwaniu personelu po prostu poprzez ogłoszenia i takich osób skierowaliśmy do szpitala na Solcu aż 395.
Kilkakrotnie wysyłaliśmy dane tych osób. Szpital na Solcu w ciągu ostatniego miesiąca praktycznie w ogóle się nie odzywał do tych osób i dopiero w ostatnich dniach, kiedy no, na ostrzu noża zacząłem stawiać kwestię uruchomienia większej liczby łóżek w szpitalu tymczasowym, no, zaczęto się kontaktować z osobami, które tak się zgłosiły. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wprowadzenie pełnomocnika do szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla szpitala południowego. Mamy sytuację taką, że karetki no, mają problem, trzeba to powiedzieć wyraźnie, ze znalezieniem miejsc dla pacjentów, więc tutaj ta sytuacja w Warszawie, w stolicy kraju jest krytyczna i ma największe znaczenie. Dlatego tutaj brak takiej dobrej współpracy absolutnie nie będzie przeze mnie tolerowany. Szef rządu apeluje o przestrzeganie obostrzeń i rygorów. Z jednej strony szczepienia, z drugiej strony przestrzeganie zasad sanitarnych. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych kilku tygodni doprowadzą do właściwego, dobrego zwrotu w kierunku coraz lepszej sytuacji w gospodarce, coraz lepszej sytuacji w służbie zdrowia, po prostu coraz lepszej sytuacji epidemicznej, zdrowotnej wśród Polaków. Od jutra nie zrobimy zakupów w dużych sklepach budowlanych i meblowych. Nie skorzystamy też z usług fryzjera. Zaczną obowiązywać ostrzejsze rządowe restrykcje związane z rosnącą ilością zakażeń koronawirusem. Według opozycji restrykcje to efekt błędów rządu w walce z pandemią. Od jutra przez najbliższe dwa tygodnie obowiązywać będą nowe restrykcje, mówi premier Mateusz Morawiecki. Trzeba znowu zaostrzyć branżę po to właśnie, żeby to ograniczenie mobilności pozwoliło przerwać łańcuch zakażeń. Nieczynne będą salony fryzjerskie i kosmetyczne. Zamknięte zostaną wielkopowierzchniowe sklepy budowlane, meblarskie oraz RTV i AGD. Jestem za zamknięciem. Zdrowie jest najważniejsze. Jeżeli to by były dwa tygodnie, to myślę, że jestem w stanie wytrzymać. Szkoda tych fryzjerów, bo oni naprawdę nie mają z czego się utrzymać. Mówią Polacy. Informacja o zamknięciu sklepów wywołała wzmożony ruch. W mniejszych sklepach od jutra obowiązywać będą nowe limity osób. W sklepach do 100 metrów kwadratowych to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. W większych sklepach jedna osoba na 20 metrów kwadratowych. Nadal zamknięte będą hotele. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zapewnia, że będzie pomoc dla firm. Najpewniej będą to instrumenty z tarczy branżowej, które w razie utrzymującej się złej sytuacji pandemicznej będą przedłużane, jak również rozszerzane o kolejne kody PKD. Od poniedziałku nieczynne będą żłobki i przedszkola. Rząd zdecydował, że do 11 kwietnia wydłuży zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 8 roku życia. O przestrzeganie restrykcji apeluje minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Działania służb państwowych wobec osób, które wyłamują się z solidarności społecznej, którym brakuje wyobraźni i odpowiedzialności za innych, będą bardzo stanowcze. Według Arkadiusza Myrchy z Koalicji Obywatelskiej zaostrzenie restrykcji to gest rozpaczy rządu. Działania, które zostały podjęte jesienią, zimą, ale przede wszystkim zaniechania z tego okresu spowodowały, że Polska jest tym negatywnym liderem, jeżeli chodzi o statystyki zachorowań. Poseł PSL-u Krzysztof Paszyk przekonuje, że rząd popełnił błędy, m.in. posyłając dzieci do szkół. Ludowcy chcą skrócenia lockdownu. Lepiej zintensyfikować te działania w ramach ograniczenia naszych aktywności do krótkiego czasu, tak żeby przerwać ten łańcuch zarażeń. Zniesienia lockdownu i otwarcia gospodarki żąda Konfederacja. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że polityka lockdownowa nie działa. Jak zauważa ekonomista Marek Zuber, lockdown funkcjonuje w wielu państwach europejskich. Na razie zamknięcie gospodarki nie odbije się na polskim PKB. Patrząc na całą gospodarkę, te decyzje rządu nie załamią jej, aczkolwiek no, coraz bardziej oddala nam się perspektywa takiego mocnego odbicia, takiego jak choćby średnia prognoz, czy to co zakładane jest w budżecie. Od jutra ścisły lockdown powróci w Belgii. Do 18 kwietnia lockdown przedłużyły Niemcy. W większości regionów Włoch obowiązuje zakaz opuszczania domu bez ważnego powodu. Taki nakaz chce wprowadzić też Finlandia. Tak jak w ubiegłym roku obchody Wielkiego Tygodnia w kościołach przebiegać będą pod reżimem sanitarnym. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
Obchody Wielkiego Tygodnia, które kończą się uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego, to dla wierzących najważniejszy czas w roku. W związku z ogłoszeniem nowych obostrzeń sanitarnych przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki wystosował specjalny apel do wiernych. Jego treść przedstawił rzecznik konferencji ksiądz Leszek Gęsiak. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski również podkreśla, że mając na uwadze zdrowie i życie Polaków, zwraca się z gorącym apelem i do kapłanów, i do wszystkich wiernych świeckich o skrupulatne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas celebracji liturgicznych. Limit wiernych w kościołach to jedna osoba na 20 metrów kwadratowych przy zachowaniu 1,5-metrowego odstępu. Wszystkich niemogących uczestniczyć zachęca się do łączenia poprzez transmisje medialne. Przypomina, że transmisje nigdy nie zastąpią tego prawdziwego uczestnictwa w liturgii eucharystycznej. Tym niemniej zwraca się do wszystkich, którzy nie będą w tych nabożeństwach i mszach uczestniczyć, by łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez modlitwę domową i transmisje medialne. Większość kościołów jest zabezpieczonych zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Przy wejściach dostępne są dezynfekatory. Respektowane są zasady higieny. Konfesjonały są zabezpieczone i regularnie dezynfekowane, mówi proboszcz parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniewie Kościelnym ksiądz Leon Gregorczyk. No jesteśmy na bieżąco wszystkimi obostrzeniami związanymi z epidemią. Z epidemią koronawirusa staramy się dbać też o wiernych, o siebie i o jakieś takie wspólne dobro. Miejsca siedzące są oznaczone, aby zachować należną odległość. Za weryfikację liczby wiernych w kościołach odpowiedzialni są proboszczowie. No mamy szczęśliwie to, że mamy duży kościół, możemy pomieścić dużo ludzi, duża powierzchnia, ale będziemy się starali się dostosować do wszystkich wymogów. Pozostawienie otwartych kościołów jest niezwykle ważne, bo człowiek jest nie tylko ciałem, ale i duszą, podkreśla ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki. Nadchodzący czas jednak wymaga od nas szczególnej troski i odpowiedzialności. Wielu księży proboszczów w Niedzielę Palmową oraz Święta Zmartwychwstania Pańskiego planuje wprowadzić dodatkowe msze święte. PKN Orlen może przejąć PGNiG. Decyzję w tej sprawie wyda Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotychczas ewentualną fuzję badała Komisja Europejska. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez PKN Orlen. Sprawę przekazała do polskiego urzędu Komisja Europejska, poinformował prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Chcemy dogłębnie zbadać skutki ekonomiczne po to, żeby nie było wątpliwości co do tego, czy dojdzie, czy nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji. Mając ten materiał z toku postępowania, będzie wówczas podejmowana decyzja o tym, czy ta transakcja może dojść do skutku. Połączenie PGNiG i Orlenu to krok w budowie multienergetycznego koncernu. Obie spółki odnotowały wysokie zyski w czasie pandemii. Tylko PGNiG zarobiło ponad 7 300 milionów złotych, mówi prezes spółki Paweł Majewski. Grupa PGNiG odnotowała rekordowe wyniki. Historycznie najlepsze wyniki finansowe w swojej działalności. PGNiG właśnie kupiło norweską spółkę, dzięki której będziemy mogli wydobywać więcej gazu ziemnego z norweskiego szelfu kontynentalnego. Inwestycja to krok w kierunku zapełnienia rurociągu Baltic Pipe gazem własnej produkcji. Rurociąg powstanie w przyszłym roku, czyli w momencie zakończenia umowy na dostawę gazu z Rosji. Rok później zakończy się rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu. To wszystko spowoduje, że będziemy mogli dostarczać gaz, odbierać gaz z różnych kierunków, a więc będziemy w stanie osiągać cenę, która jest ceną na rynku globalnym. Mówi ekspert do spraw energetyki Remigiusz Nowakowski. Dywersyfikacja źródeł energii zwiększy także nasze bezpieczeństwo energetyczne. Pytanie, czy to opłacalna inwestycja w kontekście unijnych celów klimatycznych. Do niedawna sądzono, że gaz może zastąpić węgiel, ale w tej chwili polityka Unii Europejskiej zmierza w ramach tzw. Zielonego Ładu, żeby wyeliminować spalanie
a gaz oczywiście też jest emisyjny. Mówi dr Bogdan Sedler z Fundacji Naukowo-Technicznej Gdańsk. W Komisji Europejskiej toczy się dyskusja, czy gaz ziemny potraktować jako paliwo przejściowe do czasu wytwarzania zeroemisyjnej energii. Gaz przejściowo mógłby zastąpić węgiel, gdyż jak wspomniałem, emisyjność jest 2 razy mniejsza. Poza tym bloki na gaz są błyskawiczne w rozruchu, czyli mogą stanowić szazaną rezerwę strategiczną na wypadek zeniku w sieciach. Dyskusja nad statusem gazu ziemnego jest niezwykle ważna, bo przełoży się na sposób finansowania transformacji energetycznej. Jeśli gaz nie będzie paliwem przejściowym, to inwestycje gazowe nie będą finansowane z unijnych środków. To instrumenty, które mają ogromny wpływ, czy będą miały ogromny wpływ na politykę klimatyczno-energetyczną całej Unii Europejskiej i także na otoczenie, w którym funkcjonuje PGNiG. Chcemy być do zmian wprowadzanych przez te przepisy przygotowani jak najlepiej. PGNiG przedstawi nową strategię działania w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Wiadomo, że Polska nie zrezygnuje z gazu. Na rozwój nowych paliw, takich jak zielony wodór, potrzeba czasu. Czyli mamy ruszający w tej chwili w Polsce program biogazowni. Te biogazownie, które mogą produkować biometan, mogą stać się źródłami produkcji właśnie takiego zielonego gazu, który będzie włączany do sieci. Nasze spółki PKN Orlen, PGNiG w tej chwili bardzo mocno wspierają realizację takich inwestycji. Obecnie jedyną alternatywą dla węgla jest gaz ziemny. Sama energia odnawialna nie wystarczy. Brak słońca i wiatru spowoduje brak energii w całym kraju. W Częstochowie odsłonięto wystawę upamiętniającą NZZ Solidarność. Powstała w ramach projektu IPN-u Tu rodziła się Solidarność. Wystawa Tu rodziła się Solidarność jest upamiętnieniem wydarzeń, które doprowadziły do powstania niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność. Od ponad roku ekspozycja jest prezentowana w różnych miastach w Polsce, które mają związek z powstaniem związku. Na tym szlaku nie mogło zabraknąć Częstochowy. Częstochowy, która z Jasną Górą jest duchową stolicą Polski, która w tych czasach, w czasach niewoli i powrotu wolności odegrała ogromną rolę. Mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek. Wolności, o którą walczyli cisi bohaterzy. Wystawa ma przypomnieć szczególnie o bezimiennych bohaterach Solidarności. Dlatego to jest wielki ukłon w kierunku tych wszystkich bezimiennych, bo oni przez te wszystkie lata się upominali. Dlatego to tak ważne, aby podziękować tym wszystkim, którzy walczyli o wolność. W walce o naszą wolność ogromną rolę odegrał święty Jan Paweł II oraz kult Matki Boskiej Częstochowskiej. To jest uczczenie Maryi jako Matki Solidarności. A trzeba powiedzieć, że Jan Paweł II słusznie dzisiaj jest określany ojcem Solidarności. Metropolita Częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo podkreślał, że umiejscowienie wystawy w duchowej stolicy Polski nie jest przypadkowe. Przypomina o nierozerwalnym związku narodu polskiego z Kościołem. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.